Witajcie! Podczas gdy niektórym nawet kilka tysięcy euro nie zapewnia szczęścia, gwiazdy Hollywood, znani sportowcy i top modelki wydają na przyjemności dosłownie miliony dolarów. Nie powoduje to, że tracą sławę i powszechne uwielbienie, ale po bankructwie na pewno muszą żyć skromniej. Na przykład legenda rock'n'rolla Elvis Presley, który pod koniec życia kupował jedzenie i ubrania za pieniądze pożyczone od znajomych. Kilka lat wcześniej hojnie rozdawał samochody swoim fanom, a raz nawet poleciał samolotem do innego miasta, by kupić sobie tam hamburgera. Dziś przygotowaliśmy przegląd gwiazd, które straciły wszystko, bo woda sodowa uderzyła im do głowy. Al Pacino. Jedną z najbardziej udanych ról filmowych dla Ala Pacino była rola bossa mafii Mike'a Corleone w trylogii Ojciec Chrzestny. Wydaje się, że główny bohater tego filmu, Don Corleone, umarłby ze śmiechu, gdyby powiedziano mu, że Mike został bankrutem i ktoś go oszukał. Słynny aktor z pomocą swojego doradcy biznesowego, Kennetha Starra, zainwestował w piramidę finansową Ponziego i zbankrutował, tracąc miliony oszczędności. Ponadto był winien państwu prawie 200 tysięcy dolarów za unikanie płacenia podatków. Co ciekawe, Star ukradł łącznie 30 milionów dolarów, ale nie tylko od Ala Pacino, ale i innych swoich znanych klientów – Sylwestra Stallone i Umy Thurman. Aby utrzymać swój standard życia, Pacino musiał wystąpić w kilku reklamach i niezbyt udanych filmach. Nawiasem mówiąc, weteran Hollywood miał wtedy ogromne wsparcie młodej aktorki Lucille Solo. Al docenił tę lojalność i wsparcie, a w końcu się jej oświadczył. Dziś trudno nazwać go bankrutem, ma na koncie około 165 milionów dolarów. Johnny Depp. Johnny Depp kończy 57 lat w tym roku. Przeszedł on już przez skrajnie różne etapy życia. Za każdą część Piratów z Karaibów aktor otrzymał 20 milionów dolarów. Pomimo tego zbankrutował. Kto jest temu winny? Depp jako właściciel zamków, kolekcji obrazów, winiarni i karaibskiej restauracji sushi już zrozumiał. Oczywiście jego doradcy. Od stycznia 2017 roku Johnny żąda od nich 25 milionów dolarów odszkodowania. Gdzie więc trafiło ciężko zarobione 650 milionów? Znaczna część tantiem aktora poszła na nieruchomości. Depp jest właścicielem rezydencji na południu Francji wartej dziesiątki milionów dolarów, a także 13 innych nieruchomości. W sumie aktor wydał na nie około 75 milionów dolarów. Koszty związane z ich utrzymaniem wynoszą setki tysięcy dolarów miesięcznie. Johnny Depp w 2004 roku kupił też wyspę wartą 5 milionów, a jego jacht kosztował 18 milionów dolarów. Poza tym aktor to koneser dobrych trunków. Swego czasu wydawał średnio aż 300 tysięcy dolarów miesięcznie tylko na ekskluzywne wina. Nie zapomnijcie przy tym, że alkohol na dłuższą metę jest szkodliwy dla zdrowia. Utrzymanie prywatnego odrzutowca Johnny'ego Deppa pochłaniało kolejne 200 tysięcy dolarów miesięcznie. Duża część jego majątku ulokowana została w dziełach sztuki, przedmiotach kolekcjonerskich i innych osobliwych rzeczach. Zajmują one łącznie 12 magazynów. Sama archiwizacja tej kolekcji to koszt rzędu miliona dolarów. Tymczasem utrzymanie osobistego personelu szacowano na 300 tysięcy dolarów w miesiącu. Pomimo tych wszystkich wydatków, głównym czynnikiem, który doprowadził go do bankructwa, okazało się rozstanie z byłą już partnerką Amber Heard, która zażądała od niego 7 milionów dolarów. W tym czasie aktor przestał otrzymywać propozycje ról. Te trzy czynniki – rozwód, duże comiesięczne wydatki i brak ról – ściągnęły na Deppa widmo bankructwa. Jak dotąd ustalono, większość wypowiedzi i oskarżeń Amber Heard pod adresem Johnny'ego okazała się fałszywa, co w zasadzie daje mu teraz powód do zadowolenia. Nam pozostaje życzyć powodzenia głównemu piratowi z Hollywood i spodziewać się jego nowych ról w filmach. Nicolas Cage. Prawdziwe imię tego aktora to Nicolas Kim Coppola. Jest on bratankiem słynnego Francisa Coppoli. Takie korzenie w dużej mierze zdeterminowały karierę Nicolasa, ale nie stały się przy tym gwarantem finansowego sukcesu. Aktor otrzymał Oscara w kategorii dla najlepszego aktora i wystąpił w wielu filmach. W ciągu 15 lat udało mu się zbudować fortunę wartą 150 milionów dolarów. Ulubieniec Hollywood zawsze miał dziwny zwyczaj kupowania rzeczy, które jego zdaniem tworzą wizerunek gwiazdy. Czaszka dinozaura, cała masa egzotycznych kotów, grobowiec w kształcie piramidy, ogromna kolekcja komiksów.
Wszystko to kosztuje sporo pieniędzy. Dodajmy do tej listy dwa zamki w Niemczech i Anglii, prywatną wyspę, cztery jachty itd. Wtedy powinno dać się łatwiej zrozumieć, jak rozrzutny potrafił być Nicolas Cage. Aż do 2009 roku, kiedy to ogłosił upadłość. Całą winę za to, co się stało, Nicolas zrzucił na swojego doradcę finansowego, Samuela Levina. Powiedzmy, że ten rzeczywiście oszukał go i zainwestował pieniądze w nierentowne projekty, a sam Cage musiał pilnie sprzedać nieruchomości, czasami raptem za 1/3 pierwotnej wartości. Teraz Nicolas Cage aktywnie występuje w filmach, co więcej, wciela się praktycznie we wszystkie role, zapominając o gwiazdorskich kaprysach przy wyborze scenariuszy. Często bierze udział nawet w niskobudżetowych projektach, co bardzo zaskakuje nie tylko krytyków, ale także jego fanów. Obecnie trudno nazwać go bogatym i odnoszącym sukcesy, oczywiście według standardów Hollywood. Mieszka w małym, skromnym domku i przyjmuje oferowane mu role. Koszt całego majątku Nicolasa Cage'a, pieniądze na rachunkach bankowych, nieruchomości i inne w 2019 roku szacowano na 26 milionów dolarów. Toni Braxton. Wokalistka z bardzo mocnym i po prostu czarującym wokalem. Pamiętacie jej Unbreak My Heart? Kilkukrotnie otrzymała nagrodę Grammy, ale nigdy nie nauczyła się radzić sobie z osobistymi finansami. Po raz pierwszy ogłosiła upadłość w 1998 roku. Musiała wystawić na licytację nie tylko cały swój majątek, ale nawet prestiżowe nagrody, które wcześniej otrzymała. Braxton w ten sposób była w stanie spłacić długi wierzycielom. W połowie 1999 roku piosenkarka ponownie zarobiła dużą sumę pieniędzy dzięki udziałowi w musicalu Disneya Piękna i Bestia, który wystawiano na Broadwayu. Już w 2010 roku ponownie zbankrutowała. Jej długi sięgały 50 milionów dolarów, a majątek wyceniano na jedyne 10 milionów. Zaledwie 6 miesięcy po zatwierdzeniu drugiej upadłości piosenkarka nabyła luksusową rezydencję tuż obok Kim Kardashian i Justina Biebera. Ciężko pracowała nad nowymi albumami, a do tego stworzyła reality show The Braxton Family Values. Do maja 2020 roku udało jej się spłacić wszystkich wierzycieli, a jej majątek wynosił już 11 milionów dolarów netto. Mike Tyson. Nazwisko tego skandalicznego, ale bardzo utalentowanego boksera, aktora i piosenkarza konsekwentnie pojawia się w prasie, chociaż wiele lat temu opuścił szeregi wielkiego sportu. Przez lata na profesjonalnym ringu Mike Tyson ustanowił kilka światowych rekordów i wygrał ogromną liczbę walk, które pomogły mu zarobić ponad 400 milionów dolarów. Tyson miał wszystko, nawet tygrysy bengalskie. Uchodził za najbogatszego sportowca świata, ale dosłownie wyrzucał pieniądze w błoto. Nie dbał o jutro, przynajmniej kiedy wszystko szło jak w zegarku. W końcu kłopoty finansowe i skandale go przytłoczyły. Mike Tyson musiał krok po kroku się podnieść, niczym po nokaucie. Rozstał się ze swoimi tygrysami, a także z majątkiem. Z 400 milionów dolarów wygranych na profesjonalnym ringu zostały tylko drobne. 5 lat w więzieniu wystarczyło mu, by wszystko przemyśleć. Zaczął mądrze i ostrożnie wracać do dawnego standardu życia. Wytrzymałość i wytrwałość pomogły mu stanąć na nogi. Wrócił na ring, a przy okazji złożył pozew przeciwko byłemu promotorowi, przez którego miał stracić aż 1/4 majątku. Dziś żyje mu się dobrze. Występuje w reklamach i filmach, a jego majątek wycenia się na 300 milionów dolarów. Przestał wyrzucać pieniądze w błoto, zerwał z uzależnieniami i został weganinem. To wszystko na dziś. Jeśli podobało Wam się to wideo, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!